jakieś wizyty u młodych słoń na wypożyczeniach. Jesteśmy w Wiązownicy, gdzie gra dwóch młodych niecieczan, Daniel Cieśla i Tomasz Poneta. Dziś KSW dopisuje sobie jeden punkt po emocjonującym meczu z Unią Tarnów 2-2. Dużo kontrowersji i ciekawy mecz. Tak było, Daniel? Zgadzam się. Tomku, pierwsza połowa rozpoczęła się bardzo dobrze, bo objęliście prowadzenie po golu Arkadiusza Kasi i wydawało się, że kontrolujecie tą część gry. Zgadza się, no dobrze weszliśmy w to spotkanie, realizowaliśmy założenia, pressing nam dobrze wychodził. W zasadzie nie było się do czego przyczepić. Strzeliliśmy bramkę, no i niestety pod koniec połowy ją tracimy. Jest 1-1, no głupia bramka. Niestety schodzimy na przerwę z wynikiem 1-1. Tak jest, no właśnie. I chciałem o tą bramkę Daniela zapytać, bo ty byłeś blisko tej sytuacji. No, duże zamieszanie po stałym fragmencie gry. Czy coś można było tam więcej zrobić z twojej perspektywy? Myślę, że taka specyficzna bramka. Było dośrodkowanie. Tam teraz na gorąco no nie pamiętam, jak dokładnie wyglądała. Pamiętam tylko, że przeszła na długi słupek. Tam jeden zawodnik bodajże był bez krycia. No i takie zagranie na 5 metr i tak. Taki sytuacyjny strzał, ale nie udało się niestety obronić. Tomasz, jeżeli chodzi o mecz w twoim wykonaniu, dużo wygranych pojedynków w defensywie, natomiast wydaje mi się, że jeszcze więcej oczekujesz od ciebie w działaniach w ataku. Zgadza się, dzisiaj bardziej defensywny mecz z mojej strony. Mogłem się pokazać bardziej w ofensywie, brać przykład z prawego wahadła. No dzisiaj było mniej wrzutek w tym meczu, mniej akcji w ofensywie. Ale myślę, że to jest do poprawy i będę do tego dążył od nas. Daniel, ty jesteś w Wiązownicy już od początku sezonu. Sporo tych minut w trzeciej lidze. Jaką różnicę odczuwasz między graniem w rezerwach w Brukbecie na poziomie czwartej ligi, a tutaj trzecioligowymi rozgrywkami w barwach Wiązownicy? Na pewno trzecia liga jest bardziej fizyczna. Już nie ma takiej łatwej. Takiej lekkiej gry ze strony przeciwnika, to jest naprawdę ostre granie. Przeciwnicy się nie patyczkują. O wiele bardziej dynamiczna jest ta gra. Bo tu jednak już w trzeciej lidze, no to można spotkać nawet indywidualne persony, które grały gdzieś, czy pierwsza liga, czy ekstraklasa, czy nawet drugiej ligi. I no, warto brać z jakichś zawodników przykład oczywiście, nie? I się uczyć od nich gry na boisku. Jasne. Albo podpatrzeć. Tomku, ty jesienią grałeś głównie w rezerwach, ale miałeś też okazję zagrać na Łaże Polski na poziomie centralnym już przeciwko Kotwicy. Natomiast co cię zaskoczyło w tych dwóch pierwszych meczach na poziomie trzeciej ligi? No, tutaj powtórzę to, co Daniel powiedział. No, liga jest zdecydowanie bardziej fizyczna. Trzeba szybciej podejmować decyzje. Myślę, że to jest taka największa różnica, taki przeskok między czwartą a trzecią ligą i powoli się do tego trzeba przyzwyczajać, a nawet to przeskakiwać. Okej. I teraz jeszcze takie pytanie na podsumowanie, bo dzisiaj mecz przy świetle na pięknym obiekcie obok. Boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią. Widziałem, że wysokiej jakości szatnie, jest też sauna, odnowa biologiczna, czyli takie świetne miejsce do tego, żeby rozwijać swoje umiejętności, żeby ciężko trenować i myśleć o tym, żeby już w kolejnej rundzie starać się grać, wrócić do niecieczy i rywalizować o miejsce w pierwszym zespole. No dokładnie, no. Jeśli chodzi o warunki, to nie mamy tutaj na nic narzekać. Mamy dwa boiska, są dobre, jest odnowa, sauna. Także no, nie ma na co narzekać, trzeba tylko pracować i zdobywać punkty. Daniel, jak tobie się podoba w Wiązownicy? Bardzo dobrze. Już chwilę tutaj jestem, więc już sam się tak pozować i bardzo mi się to podoba, na nic nie narzekam, wszystko jest tak, jak powinno być. Czyli znakomite miejsce do rozwoju. Oczywiście, zgadzam się. No i super, trzymamy kciuki, że przy kolejnych gwizdach będziemy widzieli jeszcze więcej waszych dobrych zagrań i też zwycięstwo KSW. Dziękuję.